Krzysiek, remis z Pogonią Szczecin. Z zespołem, który prezentuje się nieźle, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze od początku tego sezonu, więc to chyba dobry rezultat. Czy dobry rezultat? Na pewno przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, bo przegraliśmy 3 mecze na początku rundy, więc na pewno to było naszą bolączką. No, z jednej strony cieszymy się, że ten punkt może coś teraz, wierzymy w to bardzo, że drgnie i będziemy i zaczniemy punktować, bo nie ukrywam, te punkty są bardzo ważne i ta ósemka. Jest kilka zespołów, gdzie walczy o tą ósemkę i każdy chce tam być, więc cieszymy się z jednej strony z remisu, ale walczymy dalej i cały czas wierzymy w to, że będziemy w tej ósemce. Mimo że do chłopaków z obrony jakichś większych pretensji mieć nie można, no to jednak było kilka sytuacji pod twoją bramką. Ta sytuacja z Jakubem Bąkiem, no on nie trafił bramkę, ale taka seria rzutów rożnych, no i tam kilka razy musiałeś się mocno napocić. To znaczy, no sytuacje w meczu się zdarzają, no będą, to nie jest tak, że nie ma sytuacji. Błędy też się zdarzają, bo to jest piłka nożna, aczkolwiek no, na pewno też cieszy to, że dzisiaj nie straciliśmy bramki i oby tak dalej było. A jak to by się gra, mając z przodu Damiana Dąbrowskiego? Dobrze mi się gra. Damian dzisiaj też pokazał fajną grę w obronie, więc jest bardzo dobrze.